Mamy dzisiaj parszę 36, parsza Becha Alotecha, co się tłumaczy, gdy będziesz ustawiał. No i tutaj mamy całe rozporządzenia. To pierwsze wykonanie rozporządzenia, jak mieli się zwijać plemiona, zwijać cały obóz. Tutaj jest ten szczegół, dochodzi, że na przeciągły dźwięk trąby tutaj metalowej, czwarty werset mówi, wykutej, przepraszam, bo to świecznik jest, to było w dziewiątym chyba. W dziesiątym rozdziale mają, drugi werset, mają je wykuć ze srebra. Wykuć, ten zwrot, nie wiem, w tym tłumaczeniu jest wykuć, wskazuje, że całe mają być metalowe. Jak tutaj inne przykłady. Inne nie mówią wykuć. Przecież tutaj Tora mówi wykuj. Tak jest. W nawiasie jest innego kawałka kruszcu. Czyli to nie jest jakiś szofar z rogu pokryty blachą srebrną, tylko cały jest wykuty. Dźwięk przeciągły. I ten sam dźwięk przeciągły, właśnie to sobie zaznaczyłem, bo tutaj w 9 wersecie 10 rozdziału, gdy będziecie w swoim kraju wystąpić do walki przeciwko wrogowi nieprzyjaźni odnoszącemu się do was, zatrąbicie przeciągle, aby się przypomnieć Jahwe swemu Bogu. I 10, także w dniach radości, to jakby jest kontynuacja, tak myślę, tej myśli, że przeciągle, aby się przypomnieć, bo tutaj jest ten sam zwrot pada. Także w dniach radości, w dniach świątecznych, w dniach nowych będzie trąbić przy całopeniach, czyli przeciągle, przy krwawych ofiarach, dziękczynnych, tak przypomnijcie się swemu Bogu. Ja to tak rozumiem. Dzisiaj są te różne szkoły, jak to trzeba trąbić. Druga rzecz, 8 werset, te trąby dąć będą kapłani, synowie Aarona. Jeżeli są ludzie, którzy bardzo obstają za całym świątynią w Jerozolimie współcześnie, całym obrządkiem aaronowym, to dlaczego, pytanie, w różne święta, szabaty trąbią? Może dlatego nie trąbią przeciągle. Może trąbią inaczej. Może jest tutaj, ale no, to jest zastanawiające, dlaczego mają taką potrzebę trąbić, mimo że nie są aaronitami. Znaczy lewitami, bo kapłani. Znaczy aaronitami, o tak, dobrze. Aaronitami. Dlaczego mają taką potrzebę? Bo ja uważam, że to jest wewnętrzny duch, który mówi o tym, że przejawia się w tych ludziach ten duch potrzeby trąbienia, bo oni już nie ma tego obrządku lewickiego, aaronowego. Dlatego cały lud jest, tak jak jest powiedziane w wielu miejscach, królewskim kapłaństwem, narodem wybranym do posługi. Dlatego ten duch potrzeby dęcia w szofar w tych ludziach się okazuje. Co tutaj z tego fragmentu można by jeszcze wyłuskać dla nas? Jako potrzebne informacje, lekcje.
No to, że Mojżesz na przykład nie był w stanie dźwigać tego ciężaru, tak? Tutaj 70 starszych, zaufanych, godnych zaufania w swoim otoczeniu. Mojżesz wybiera, i tu ciekawa jest dlaczego Bóg część bierze Ducha Świętego, tak zwanego z Mojżesza, a nie daje jakby nas innym części. To jest ciekawe. Dlaczego to z Mojżesza rozdziela? Jakby Natomiast. całość była na takim poziomie, że nie zniosła, że byłaby zbyt duża Natomiast my mamy, uważam, dziwny sposób myślenia o zwrocie Duch Święty, bo Duch Święty przejawia się w określonych działaniach. Nie jest wodotryskiem sam dla siebie, jakimś euforyzmem, jakimś objawem. Sztuka dla sztuki, o, w tym znaczeniu. Mojżesz miał Ducha Świętego w jednej zasadniczej rzeczy, bardzo potężnego Ducha Świętego, że miał przewodzić, miał wyprowadzić Izraela, miał przewodzić temu ludowi, i w tej kwestii właśnie to można by innymi słowami powiedzieć, że tą dozę władzy, którą Bóg mu dał, została przekazana innym ludziom. I to jest tutaj tak opisane, że od Mojżesza wzięty został Duch Święty i dany innym. Oczywiście on się przejawia w tym, że wychwalają ludzie Boga. Tu jest napisane prorokują, czyli mówią o nim. I to jest też taki namacalny dowód, bym tak powiedział, znak aprobaty tego postanowienia i wykonania tego, gdzie to się uwidacznia w tych ludziach. Ale tutaj ten akurat duch jest tu opisany, w jakim znaczeniu, w jakim celu był rozdzielony. Czyli rozdzielanie Ducha Świętego, przekazywanie Ducha Świętego nie jest domeną tak zwanego Nowego Testamentu i tak zwanego, co mówią, Kościoła. Mi się wydaje, że też ważnym jest ten zwrot, 8 rozdział, dlaczego Bóg wybiera Lewitów. Tu jest to uzasadnienie. 15 i 16 do 18. Czyli Lewici będą mi oni zupełnie oddani spośród synów Izraela. Wziąłem ich bowiem dla siebie w zamian za tych wszystkich, co otwierają łono rodzicielki, w zamian za wszystkich pierworodnych synów Izraela. Do mnie bowiem należy wszystko pierworodne, zrodzone pośród synów Izraela, tak ludzi, jak i zwierzęta. Wyłączyłem ich dla siebie od dnia, w którym pobiłem wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej. Tak więc wziąłem Lewitów w zastępstwie wszystkich pierworodnych synów Izraela. Czyli tu jest uzasadnienie tego. Jest jeszcze taki zwrot. Ciężko go znaleźć. Że
że Izrael był pierworodnym synem. Jest. Muszę gdzieś go gubię. Jest. Sobie przeczytajmy, bo to jest ważny zwrot. Wyjścia 4:22. Powiedz wtedy Faraonowi, tak mówi Jahwe, Izrael jest moim pierworodnym synem. Pierworodnym synem. Dlatego też łącząc to, że wszystko pierworodne, co otwiera łono, należy do Boga, do Stwórcy, czyli cały naród jest jego pierworodnym, on ma prawo do niego, tak go określił, dlatego też te sytuacje, gdzie Bóg przemawia do jakiegoś człowieka, idź tam i to zrób, to z racji tego prawa, tu mówi, w późniejszych czasach, czyli cały Izrael jest jego pierworodnym synem, należy do niego, ma prawo z nim robić co chce, a dodatkowo jeszcze pierworodni z danych urodzeń są wyjątkowo pierworodni i oni też należą wyjątkowo, jeszcze bardziej wyjątkowo do Stwórcy, a w zamian za nich Bóg bierze Aaronitów. Oczywiście tam cała ta procedura wykupienia i tak dalej musi przebiec, żeby to ten człowiek, który otwiera pierwszy łono, mógł jakby w pewnym sensie się wykupić, że za niego mają lewici, aaronici służyć Bogu. Ale to nie wyklucza specjalnego zadania. W tym mamy Jehoszua, który jako pierworodny otworzył łono i za niego, tak czytamy, było złożone wykup za pierworodnego. I też jest Bóg się nim posługuje jako pierworodnym w szczególnym zadaniu. Czyli ma jakby podwójne pierworodztwo jako potomek Izraela, Jakuba, i jako pierworodny, który się urodził z danej kobiety, matki. Mamy coś jeszcze? Jakieś pytania do tego? Tekstu, bo chciałbym poruszyć sprawę tych złotych świeczników. To było omawiane, ale tutaj zebrałem na dzisiaj więcej informacji, wersetów. Nie mogę znaleźć o tych przepiórkach. Przepiórki to były 11 rozdział chyba. Jesteś 4 werset, temu miejsce na nazwę Kibrot Hatawa, bo tak pochowano ludzi, którzy ulegli łakomstwu. Łakomstwu, to nie tylko myślę o łakomstwo chodziło, bo w 4 wersecie jest, tak jest tutaj,
słowo pospólstwem znajdującym się pośród ludu. Czyli co? Jest lud i jeszcze pośród niego jest coś jeszcze? I potem następne zdanie. Wówczas także i synowie Izraela. Czyli taka postawa wzięła się od jakiejś specyficznej grupy, nieidentyfikowanej stricte z synami Izraela, na wprost. Środkowa tłumaczy, a mieszany tłum, który był pośród nich. Czyli jakby można domniemywać, że chodziło o ludzi, którzy się dołączyli do dzieci Izraela. Kul mówi zbieranina. Ale to nie wyjaśnia. Była wśród nich zbierania ludzi, których ogarnęła wielka żądza paulińska. Tora motłoch. W nawiasie konwertytów. No, albo to w rozumieniu takim, że jest to jakiś gorszy gatunek ludzi, czyli pospólstwo, czyli ktoś niewykształcony, bez rozeznania, bez kierujący się tylko instynktami podstawowymi. No tak, no bo to słowo pospólstwo jest od pospolity, tak? Czyli no nic w nim nie ma takiego wyróżniającego specyficznego. Mówię, dlatego można to, ale tu jest bardzo wyraźne kolejne zdanie. Wówczas także i synowie Izraela. Czyli na nowo. Można by też domniemywać, że może tym pospólstwem określone są osoby, ludzie z Egiptu, którzy chcieli z jakichś powodów się stamtąd wydostać i wykorzystali okazję. I nie tylko pod względem duchowym chcieli odejść od Egiptu, tylko z jakichś innych powodów. Z innych powodów. No, wskazuje na to piąty werset. Ryby, które jadaliśmy za darmo w Egipcie, no, czy niewolnicy, wyobrażamy sobie niewolników w tamtym czasie, w zasadzie jakiś okres czasu końcowy przed wyjściem z Egiptu, czy ci niewolnicy, co tak mamy obraz, tam te cegły wyrabiają, biczowani są takie sceny. Ale to jest współczesny obraz. Tak, czy mają ryby, ogórki, melony, fasolę, cebulę, czosnek, że oni za tym tęsknią. Bo nawet jeśli rozmawiamy o niewolnikach, to na pewno nie wyglądało tak, że oni ciągnęli i chlastali ich non stop biczem, bo w ten sposób degradowali siłę roboczą, a ta siła robocza też nie była perpetuum mobile, więc na pewno w jakiś sposób musieli szanować tych niewolników i musieli coś jeść, więc nie jedli coś nadzwyczajnego, tylko było to po prostu zwykłe jedzenie, ponieważ był Egipt terytorium rolniczym, więc takich rzeczy było więcej niż może gdzie indziej, a pobliski Nil dostarczał ryb. No nie patrzmy na to też współczesnym okiem, gdzie ryba zdrowa prosto z rzeki jest dzisiaj wow, jakimś rarytasem. Mi się wydaje, że tu sednem jest to, że nie widzimy, szósty werset, druga część, nie widzimy niczego oprócz manny. Tu chodzi o wzgardzenie tą manną, chlebem z nieba, które Bóg dał jako oznakę swojej wielkości, swojej obecności też, powiedzmy to tak, bo ta manna to była też znakiem, że to jest Bóg żywy, który obiecał to i to dał. To był cud każdego dnia. Każdego dnia. I oni tym wzgardzili. Chodzi o to przede wszystkim. W tym, bo to, co mówisz, że te ludzkie
odruchy, chcenia się tutaj pierwotne. Odezwały, tak, pierwotne się odezwały, Czyli to jest, jeść, pić, tak, spać. to jest ten klucz w tym wszystkim, że nie docenili, mimo że to było według nich niewiele, to było aż nadto. Oni byli na pustkowiach, gdzie wiemy, że oni, tak jak tutaj Mojżesz później mówi, tych owiec, tej trzody nie jedli, tak jak to dzisiaj spostrzegamy. No i na pustkowiach warzyw nie ma, no bo to są inne tereny. A mamy tutaj pokarm, z którego, tak jak tutaj widzimy, różne rzeczy potrafili sobie już robić. Miało smak? Cios to na oliwie. Nie wiem, no mi na przykład chleb nie nudzi się. Codziennie chleb się jada i nie jest to znużeniem. Tylko może, wiesz, inaczej byś się zapatrywał, byś przez tam rok jadł tylko chleb. Tylko chleb? Bez żadnych innych. No ale mieli przecież owce, mieli mleko. Tak? Tu mówimy o trzodzie, którą oni trzymają przede wszystkim na oddania, tak? Te pierworodne, ale mamy, które, z których pozyskują wełnę, sprzedają, bo trzeba wiedzieć, że pierwotnie te zwierzęta były w takim celu hodowane, a nie na mięso. Mięso to tam było od święta, że tak powiem. To tylko w tych jakieś mamy, nie wiem, czasy średniowiecza obrazy, że tylko mięso na dworach jedzą i tylko mięso, a tam reszta to jest tylko dodatkiem, a pospólstwo, zgniłe brukwie i tam rzodkwie i później jak były ziemniaki, to ziemniaki zjada. No, ja mam inny obraz. Ja mam obraz hodowli trzody przede wszystkim na wełnę, którą sprzedają, mają okrycie i pozyskują mleko, tak, jak mogą. Czyli mamy już dwa pokarmy. Stałe. Mleko można zrobić, ser, tak? Można zrobić inne pewnie rzeczy jeszcze z mleka. Może coś, tą mannę z mlekiem, coś mogą jeszcze mieszać, coś robić. Pewnie wymyślali różne rzeczy. To ta pomysłowość człowieka nie jest nową współczesnych czasów. A jak mieli wełnę, to mogli je sprzedawać przez te tereny. Różne karawany przechodziły i mogli coś handlować z nimi, czy tam z jakimiś miastami gdzieś tam, ale prawdopodobnie z jakimiś ludźmi, którzy przebywali, bo tutaj mamy cały czas o obcy przybysz. Tutaj w kontekście na przykład Paschy, czyli może być jakiś kontakt handlowy z jakimiś ludźmi. Tak, jakieś orzechy, jakieś owoce suszone czy coś, rodzynki i tak dalej mogli przecież nabywać. Tu mi się wydaje, że jest kwestia przede wszystkim tego, że oni wzgardzili to tym przede wszystkim, co Bóg dał im bezpośrednio. Później mamy to sformułowanie, Jehoszua mówi, że ja jestem chlebem, który przystąpił z nieba od Boga. Prawdziwy pokarm i też ludzie wzgardzili tym. Czyli może usłyszeli, co Jeszua mówi, tak jak tam później ta kontrowersyjne dla niektórych sformułowanie, jedźcie moje ciało i pijcie moją krew, gdzie się zgorszyli, po prostu odeszli, tak?
to wrócili jakby już dosłownie do tego Mitzraim, Egiptu. Zapragnęli innego chleba, innego pokarmu. Może lepszy ten pokarm, bo nie ma tyle wyrzeczeń, nie osądza, nie nakłania i tak dalej, sobie robią ludzie co chcą. Czyli taką mają ogórki, melony, fasole, cebulę i czosnek miłe dla ich podniebienia, pokarm sobie spożywają. Czyli to, co idą do nauczycieli, którzy, jak powiedziane, łechcą ich uszy, podniebienie i taki pokarm sobie, do takiego pokarmu wrócili. Natomiast tu w Jeszule Bóg jest przaszność. Przaszność w tym znaczeniu prawa posłuszeństwa. Jeszcze coś, bo właśnie z tym posłuszeństwem prawa chciałem tutaj nawiązać do świeczników, do jego światła. Tak? Mówmy. Bo tu mamy o tych świecznikach, które mają w 8 rozdziale, które mają być wykute całe ze złota i mają być dokładnie wykonane, bardzo dokładnie. To też na to zwracam uwagę, według wzoru. Świecznik był utożsamiany z obecnością Boga. I lampy na tym świeczniku miały być tak ustawione, aby rzucały światło na przednią stronę świecznika. To mamy w drugim wersecie. Te 7 lamp. I teraz ustaw te 7 lamp, rzucały światło na przednią stronę świecznika. Czyli zasadniczym funkcją tego świecznika, który jest według wzoru ze złota, to ma wszystko wymowę, tak? Czyste, tam nie ma niczego innego, oprócz samego złota, z jednego kawałka wykuty i 7 lamp, które mają świecić, czyli funkcja przede wszystkim oświetlać przed sobą, mają być 2. No mamy później te 2 świeczniki, które stoją przed najwyższym, którzy świecą, ale chciałem tutaj nawiązać do takiej myśli. Ktoś powiedział o takiej myśli, że takim świecznikiem, bo to jest 7 lamp w tym świeczniku, jest głowa ludzka, czyli dwoje uszu, dwoje oczu, dwoje noży i usta. Jest to 7 liczba, czyli można powiedzieć otworów w głowie. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że nos to jest jeden otwór, ale no, mamy 2, widzimy, to chodzi o ten aspekt, że to, co widzimy, wskazuje na 7. I jest to wymowne w tym znaczeniu, że zgadzam się z tym określeniem. Dlaczego? Bo wiele jest odnośników do tych elementów głowy. Na przykład w związku ze światłem. Światłem dla ciała jest twoje oko. Wiele jest porównań. Światłem dla ciała jest twoje oko. Jeśli twoje oko jest zdrowe, to i twoje ciało ma światło. A jeżeli jest chore, to i ciało twoje ogarnie ciemność. Uważaj więc, aby światło, które jest w tobie, nie stało się ciemnością. To jest Łukasz, 11 rozdział. Jeżeli więc całe twoje ciało ma dość światła i żadna jego część nie znajduje się w ciemności, to całe będzie w świetle.
jak gdyby lampa oświeciła cię swym blaskiem. Zobaczmy. Oko jest tutaj lampą dla całego ciała. To, co przyjmuje, to, co widzi i to, co oddaje. Tu Łukasz, to jest przekład poznański, przekłada to światłem dla ciebie jest twoje oko. Na przykład Paulińska mówi, twoje oko jest lampą ciała. Widzimy? Oko jest lampą ciała. Czyli jest jedną, jedno oko jest jedną lampą, drugie oko jest drugą lampą. Mamy tu, uważam, trafne porównanie do tego świecznika, do tej menory, jako do głowy człowieka, gdzie tą podstawą jest całe ciało i te lampy oświetlają przód. Jana Ewangelia, 5 rozdział, czytamy od 35. Jan był jak płonąca i dająca światło lampa. Wy zaś krótki czas chcieliście cieszyć się tym promieniującym światłem. Lecz posiadane przeze mnie świadectwo jest mocniejsze niż Janowe. Czyli Jeszua ma mocniejsze światło niż Janowe, tak? Bo to świadectwo jest tu przyrównane do światła lampy. Tak przetłumaczono, bo można by przetłumaczyć, że był świecznikiem dającym światło, menorą. Czyny bowiem, które Ojciec przekazał mi do spełnienia, one właśnie świadczą o tym, że Ojciec mnie posłał. I tu widzimy, że tak jak ten oko jest lampą ciała i tym światłem, widzimy, że tym światłem cały czas są czyny. Zaraz do tego dojdziemy. Jana 8, rozdział 12, werset. Jeszua więc znowu przemówił do nich. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Czyli sam dla siebie jest światłością, tak jak o tym oku czytaliśmy. Oko jest lampą ciała i on to miał w sobie, a jednocześnie był światłością dla ludzi na zewnątrz. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Sam będzie miał światło życia. Czyli to światło jest przekazywane, czyny, a dokładnie zaraz jest tutaj definicja, czym jest dokładnie to światło. Jeszcze przeczytajmy Jana 9:5. Jak długo jestem na świecie, jestem światłem świata, tego obecnego. Jana 12:36. Gdy macie światłość, wierzcie w światłość, abyście stali się synami światłości. Jeszua powiedział to i ukrył się przed nimi. Gdy macie światłość, wierzcie w światłość, abyście stali się synami światłości. Czyli to, co widzicie, to, co słyszycie, to, co czujecie, to, co jecie, oczywiście w alegoryczny, w duchowy sposób, to jest ta światłość. Jak widzą, słyszą, czują, smakują, czyli jedzą to, co on mówi, słyszą to, co on mówi, widzą jego czyny zgodne z tym, co mówi i czują Ducha Bożego tym wszystkim, co mówi i czyni, to staje się światłem dla ludzi, którzy to te zmysły mają właściwe, pobierają to światło i sami stają się światłem. Sami stają się synami światłości. Dlatego też mówi Jeszua do innych. Mateusza 5:14. Wy jesteście światłem
świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapala się też świecy czy lampy i nie stawia się pod korcem świecznika, ale na świeczniku i świeci wszystkim w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. To jest światłość, światło. Jak nazwiemy czyny. I czym jest ta światłość? Definicja jest w pewnym sensie, tylko tutaj jest te wersety z Rzymian, co przeczytam w kontekście złego nauczyciela, ale tu jest akurat Paweł ujmuje, czym jest ta światłość, światło. Rzymian 2:18 do 20. Tu jest w negatywnym znaczeniu, że tu jest nauczyciel, który coś mówi, a postępuje inaczej, ale tutaj chodzi nam o definicję światła, światłości, który znasz jego wolę i pouczony przez prawo umiesz wybrać to, co jest lepsze, który upewniłeś się, że jesteś przewodnikiem dla niewidomych, a światłem dla tych, co przebywają w ciemnościach, który jesteś wychowawcą mądrych, niemądrych, nauczycielem niczego nie umiejących, który rzekomo posiada znajomość prawa, a prawdę z niego płynącą i prawdę z niego płynącą. Czyli tutaj mam definicję, czym jest światłość. Światłość jest to znajomość prawa i prawda z niego płynąca. I Izajasza 51:4, to już jest tak dosadnie, czym jest światłość. Izajasza 51:4. Słuchajcie mnie pilnie narody, ludy, nakłońcie uszu ku mnie, bo to ode mnie wyjdzie nauka, a prawo me będzie światłością narodów. Oczywiście to jest też proroctwo dotyczące Jeszua, gdzie był tym światłem narodów, dla narodów. Miał być cały naród Izraela. Potomkowie Izraela mieli być tą światłością dla narodów, ale nie sprostali temu, weszli w erę ciemności, można powiedzieć, i przychodzi Mesjasz i jest tym światłem dla narodów, pokazuje właściwe prawo, właściwe rozumienie tego prawa i prawdę z niego płynącą, jak czytaliśmy w Rzymian. Przykład, przeczytajmy sobie Efezjan 5 rozdział. Czym jest światłość, i czym jest ciemność? Przykład mały, drobny, bo w Izajasza mamy prawo jako ogólnik. Nie potrzeba tutaj się rozwodzić, natomiast tych szczegółów jest bardzo dużo opisanych i można to też każde prawo powiedzieć jako promyk, kwant światła płynącego od Boga, z jego świecznika. Efezjan 5:5, tu zaczniemy czytać. Trzeba wam o tym wiedzieć, że żaden rozpustnik albo bezwstydnik, żaden chciwiec, który jest bałwochwalcą, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga. Nie dajcie się omamić próżnymi słowami, bo to wszystko sprowadza gniew Boży na buntowników. Nie stawajcie się ich wspólnikami. Wprawdzie niegdyś byliście ciemnością, czyli ciemnością jest to, co czytaliśmy wcześniej, rozpustnik, bezstydnik, chciwiec, bałwochwalca, ci, którzy dają się omamić próżnymi słowami, są buntownikami. Nie stawajcie się ich wspólnikami z tymi, co takie rzeczy czynią. Wprawdzie niegdyś byliście ciemnością, czyli w jakiejś mierze postępowaliście tak, ale teraz jesteście światłością w Panu.
Postępujcie więc jak dzieci światłości. A owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. Baczcie na to, co jest miłe Panu. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi czynami ciemności, co więcej, piętnujcie je. I tutaj też jest powiedziane, żebyśmy piętnowali takie czyny. I tu już ta zasada słomki wokół nie wchodzi, bo tam jest ta słomka wokół, przypomnę, kwestia obłudniku. Niech sobie każdy zdefiniuje, kto to jest obłudnik. No tylko jest kwestia weryfikacji właściwej, czy w naszym życiu jest dobroć, sprawiedliwość i prawda. Piętnujcie je, bo nawet wstyd mówić o tym, czego oni w skrytości się dopuszczają. Tu mamy przykład, czym jest światłość, światłość narodów, prawo w ogólnym znaczeniu, ale prawo, które Stwórca przez swoje usta wymówił. Nie jakieś interpretacji Pawła, przekręcenie tłumaczeń i tak dalej, jakieś w Ewangeliach powyginane różne tłumaczenia, zdania i tak dalej, które chcą zrobić taki sposób myślenia, a nie inny, że na przykład już wszystko minęło, można teraz pokarmy jeść, jak się chce. No, można, no. Kto komu co broni. Każdy ma wolną wolę. Ale nic takiego nigdy nie zostało powiedziane, że to minie. Bo prawo jest światłością narodów. I nie można prawa dokładnie, które jest opisane, nie można sprowadzić do sformułowania to, co jest dobre, sprawiedliwe i prawdziwe, to jest teraz prawem. Bo na przestrzeni dziejów każdy człowiek sam definiował, co jest dobre, sprawiedliwe i co jest prawdą. Natomiast Stwórca raz na zawsze zdefiniował to, żeby nie było z tym problemów. Żeby człowiek nie miał w każdym czasie problemów. Dzisiaj pomału zaczyna się kształtować prawo i sprawiedliwość, że homoseksualizm jest ok, łączenie tej samych płci ludzi jest ok i nikt nie ma prawa wręcz kwestionować tego. To nie jest prawo, to nie jest światłość, to postępowanie, ale w duchu dzisiejszej liberalizacji jest to dobre, sprawiedliwe i prawe. To jest kolejny przykład, czym jest prawo, a czym nie jest prawo. Dlatego nie możemy się zamykać, bo wielu ludzi, ja słyszałem, o, to jest dobre, to tak trzeba robić. No, to jest może według ciebie dobre, albo według jakiegoś otoczenia, w którym żyjesz, dobre. Ale czy to jest dobre w tym znaczeniu, co Bóg powiedział, że to jest dobre? Bo Bóg ściśle w konkretnych sytuacjach powiedział, że jest dobre. Powiedział do zwierząt, rozradzajcie się i rozmnażajcie. Do ludzi powiedział, do kobiety i do mężczyzny, rozradzajcie się i rozmnażajcie. A później stwierdził, że wszystko, co stworzył, jest bardzo dobre. I to jest definicja, co jest dobre. Mężczyzna i kobieta rozradzają się, to jest dobre. Natomiast mężczyzna z mężczyzną nie rozradzają się, to jest, nie jest dobre. Nie możemy tego nazywać, że to jest dobre. W takich czasach żyjemy. Nie. Jest niedopuszczalne wręcz. Bóg jest Bogiem życia i chce, żeby to życie kwitło i było przekazywane. No, dzisiejsza technologia pozwala, że mogą sobie adoptować albo wyhodować z zarodników. No mogą, no. Człowiek tak postępuje, to i później sobie radzi z tym. Ale ile problemów emocjonalnych z tym ma. Nie wiem, czy wiecie, że in vitro to lekarz decyduje, który zarodek ma być wszczepiony w łono matki, a resztę w wielu krajach to się zabija, tak? A dzisiaj Kościół katolicki w Polsce krzyczy, że ła, jaka ta tabletka dzień po jest zła. Ale w pewnym sensie bagatelizuje zapłodnienie in vitro, gdzie tam też się zabija zarodki.
cała to odejście człowieka od Bożego prawa, właściwego tego, które on wypowiedział, które on zdefiniował, człowiek sobie bardzo skomplikował życie. Wpadł w bardzo trudne sytuacje emocjonalne, gdzie decyduje się na różne rzeczy, próbując sobie wytłumaczyć po swojemu, że Bóg tak chce, bo jest żona bezpłodna, że Bóg tak chce, żeby była dziecko in vitro. Dobrze, to jest świat. W każdym razie chodzi mi o tutaj przede wszystkim o czym jest światłość, czym jest ciemność. Światłem jest prawo, czy to prawo, które nazywamy fizycznym, chemicznym, bo to są różne astronomiczne prawa, które ludzie próbują poznać, siły, różne prawa próbują odkryć. To są prawa, które rządzą tym, co nas otacza, a też są prawa, które dał bezpośrednio człowiekowi, niezmienne. One oczywiście zmieniły formę, czyli zwierząt się dzisiaj już nie składa. Składamy ofierze nas czas, nasze umiejętności i tak dalej, i tak dalej. Mamy to w różnych miejscach wspomniane, jakie te ofiary są, jakie kadzidła i tak dalej, i tak dalej. Samo prawo, czyli oddania Bogu czci, samo oddanie Bogu się należy. Nawet to, co dzisiaj powiedziałem, że Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę do rozradzania i rozmnażania, jako rodzinę. I to jest moje oddanie prawu Stwórcy. Bo może tak być, że któregoś dnia przyjdzie załogadzi u drzwi i będzie w związku z tą wypowiedzią jakaś konsekwencja. Będzie oddanie może nawet i ciała, i krwi. Trudno powiedzieć, bo są już kraje, gdzie zamykają strony internetowe, blokują za takie wypowiedzi. W każdym razie tak to wygląda. Świecznikami mamy być, mamy świecić, mamy bronić, mamy przekazywać dobrą nowinę o Królestwie, że w Królestwie Bożym nie ma takich zachowań. Tam nie ma miejsca na takie myślenie, że to jest dobre, fajne i to jest tolerancja i miłość. To tylko człowiek sobie tak zdefiniował. Dobrze, zakończmy, tak? Zrobimy przerwę. I do usłyszenia po przerwie.